Patrząc na to, co teraz dzieje się, jeżeli chodzi o program Pytanie na śniadanie, o tą ilość artykułów, niedopowiedzeń. Ja widzę, że to wszystko jest tak rozdmuchane, bo oczywiście jak przy każdym programie i przy wszystkim, w tej chwili jest taka moda, że wszystko hejtujemy. Myślę, że wy też jesteście hejtowani i też te wpisy, które są, to są. Natomiast wszystkie te artykuły, materiały są po prostu... Wszystkie te... To się dzieje, szaleństwo. Wszystkie te artykuły, te materiały, to jest takie wybieranie tych najgorszych i wrzucamy, piszemy. No myślę, że trochę to jest takie na siłę rozdmuchane, że wokół tego się robi bardzo, bardzo głośno. Nie wiem, czemu my się tak nawzajem nie lubimy. Dlaczego nie potrafimy popatrzeć na konkurencję, czy na tych, którzy robią podobne rzeczy do nas z życzliwością, z przyjemnością. Ten tort jest duży, naprawdę można się nim podzielić. Są widzowie, którzy wolą pomidorową, są tacy, którzy lubią rosół i każdy ma prawo wyboru. Wybieramy, ale nie... wybieramy to, co lubimy, ale nie niszczymy, nie wylewamy tego rosołu, jak lubimy pomidorową. No, lubmy się, kochajmy się, żyje się krótko, świat jest jaki jest, no, tyle rzeczy się złych dzieje, więc nie atakujmy się nawzajem. No właśnie, bo tutaj też chciałam nawiązać na przykład do wpisu pani Moniki Richardson, która też zaangażowała się w całą sytuację, zasugerowała, że pani Kinga, która jest obecnie szefową programu Pytanie na śniadanie, no, powinna po prostu odejść i tak dalej. Rozumiem, że pani nie popiera takiego zachowania. To jest wpis Moniki, więc proszę z nią o tym rozmawiać. Ja nie chcę oceniać. Ja nigdy nikogo, znamy się już trochę lat i nigdy nikogo nie oceniałam, jak pani wie. Nigdy się nie dałam wciągnąć w takie rozmowy o tym, że tego trzeba potępić, tego trzeba pochwalić. Nie. Ja uważam, że nie mam prawa potępiać nikogo, bo każdy mówi za siebie i każdy niech ocenia swoją pracę, to co sam robi. A tym bardziej nie powinno się oceniać, nie podoba mi się, jak ludzie oceniają coś, co robi... Ludzi, którzy są konkurencją, czyli programy, które są jakby takie same, tylko w innych telewizjach. Nie oceniaj tego, bo jakby jesteś sędzią we własnej sprawie. Nie wolno tego robić. No. Tak jak wy byście, mając swoje portale, jedni na drugich naskakiwali i się niszczyli nawzajem, no to nie jest fajne. No. Róbmy swoje. Niech każdy robi swoją pracę, wykonuje ją najlepiej, jak potrafi. Nie atakujmy się. Błagam, kochani, kochajmy się, lubmy się, szanujmy się nawzajem, bo się troszkę nie szanujemy. No dobrze, to już ostatnie w takim razie pytanie, to jak pani pracuje się na planie programu i jak pracuje się pani z panią Kingą? Ja pracuję z Filipem Antonowiczem, bo on jest moim partnerem w programie. Ja pracuję z ekipą producencką, ja pracuję z cudownymi moimi kolegami, operatorami, dźwiękowcami. Jest naprawdę świetna ekipa. Bardzo się lubimy, mamy o tej 6 rano dużo poweru i pomysłów na to, jak to zrobić, co zrobić, żeby ten program był jak najlepszy. I mnie się w tym zespole bardzo dobrze pracuje. Są fajni młodzi ludzie, bardzo zaangażowani, bardzo przejęci tym, co robią. No, ja mam jakby chyba największe doświadczenie, bo najdłużej pracuję w tym biznesie, ale naprawdę lubimy się, słuchamy się, szanujemy się i to jest fajne, to jest dobry zespół, proszę mi wierzyć, to jest naprawdę dobry, profesjonalny, świetni researcherzy są, tak mamy przygotowane materiały, przepiękna scenografia, nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, jak piękna jest ta scenografia, zwłaszcza ten ogród, który mamy i nasza Hania naprawdę wkłada w to dużo serca. Edytka, która nam kawę codziennie rano przychodzi o 6, żeby nam zrobić kawę. No naprawdę, to jest takie fajne miejsce. Ja tam lubię przychodzić rano. A jak zapatrujecie się na program śniadaniowy, który już niebawem w Polsacie?
No, ja zawsze mówię, tort jest duży, można się podzielić. Ja wszystkim życzę powodzenia. Zobaczymy. No, konkurencja, jeżeli jest ona zdrowa, jeżeli polega na tym, że oglądamy, podpatrujemy, aha, to zrobili, to może my zrobimy też coś podobnego, a nie oceniamy i nie jesteśmy agresywni wobec tej drugiej strony, jest fantastyczna, naprawdę. Nie ma co się denerwować, stresować tą sytuacją. Okej, no to będzie kolejny program śniadaniowy. Były dwa, będą trzy, czy cztery, bo już nawet w innej telewizji też jest jeden. Zobaczymy.